Dostaliśmy już bardzo dużo materiału do debaty popołudniowej. Ja chciałbym do tego, co już otrzymaliśmy, dodać jeszcze kilka myśli, które będą związane jakby z dwoma źródłami. Pierwsze to właśnie encyklika Lumen Fidei, z racji na to, że kiedy otrzymaliśmy sprawozdania, to właśnie wyszła najpierw ta regularność właściwie, że encyklika się nie przebija do świadomości osób, które uczestniczą w pracach zespołów. Więc chciałbym kilka rzeczy powiedzieć w oparciu o tę encyklikę i potem jakby bezpośrednio skomentować to, co mówi encyklika w świetle tych danych, które otrzymaliśmy dzięki pani profesor Kai Kaźmierskiej. W auli seminaryjnej wszyscy uczestnicy synodu dostaną tę książkę Młodzież Archidiecezji Łódzkiej, szkic do portretu. Pani profesor się dzieliła z nami takimi najważniejszymi informacjami z kwerendy, która była u podstaw tej książki na pierwszym posiedzeniu synodu, ale książka jest oczywiście obszerniejsza i podpowiadałbym wszystkim uczestnikom synodu taką poważną jej lekturę przed naszym następnym zebraniem plenarnym. Chciałbym zacząć od tego, że mówimy dzisiaj o dwóch tematach. Pierwszy to jest: bez wiary nie można podobać się Bogu, czyli czym jest wiara, co to znaczy być człowiekiem wierzącym. I drugi temat, który omawiamy, to jest: nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Czym jest wiara w świetle Lumen Fidei? Takich sześć zasadniczych punktów można wskazać. Że po pierwsze, wiara jest doświadczeniem spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. To jest jeszcze myśl papieża Benedykta XVI. To jest refren w pismach papieża Franciszka. Wiara jest doświadczeniem spotkania osoby Jezusa Chrystusa. Nie jest decyzją etyczną najpierw, nie jest światopoglądem najpierw, jest spotkaniem. W Lumen Fidei Franciszek pisze tak: jest spotkaniem z Bogiem żywym, który nas wzywa miłością uprzedzającą. To znaczy, kiedy myślę o sobie, czy jestem człowiekiem wierzącym, to podstawowe pytanie nie jest takie, czy przyjmuję treść katechizmu, tylko czy przyjmuję miłość Boga żywego do mnie. Po drugie, i oczywiście jeszcze, żeby to domknąć, więc wiara jest doświadczeniem Boga, który mnie kocha i jest moją odpowiedzią, która jest też odpowiedzią miłości, a nie tylko akceptacji rozumowej. Dlatego Franciszek przypomina jako przykład wiary kobietę, która się dotknęła Jezusa, kiedy sama cierpiała na upływ krwi. I Franciszek mówi: dotknęła się sercem. Dotknęła się sercem. Wszyscy inni dotykali Jezusa rękoma, ale ona dotknęła Go sercem i została uzdrowiona. To znaczy, ta wiara była zbawcza. Po drugie, wiara jest wzrokiem, mówi Franciszek, wzrokiem. Ostatecznie wiara jest sposobem widzenia rzeczywistości, ale jakim sposobem widzenia? Takim, jaki ma Jezus. Czyli jestem wierzący o tyle, o ile patrzę na Boga, na siebie, na innych, wzrokiem Jezusa. Jeśli od Niego otrzymuję wzrok, jestem człowiekiem wierzącym. Po trzecie, wiara jest odpowiedzią na słowo. Na słowo. I w tym słowie istotne są dwa wymiary, przynajmniej papież je wybija na punkt pierwszy, na pierwszy plan: obietnica i wezwanie. Obietnica. Co ci Bóg obiecuje? W tym sensie, w tej mierze wiara jest dobrą nowiną. Co ci obiecuje? I to z tej obietnicy rodzi się też wezwanie, powołanie. I odpowiedź na słowo.
tą odpowiedzią kolejny obraz franciszkowy jest pójście w drogę, wejście w tę przestrzeń, którą przed nami otwiera Słowo Boga. I tu jest to zdanie, które Franciszek bardzo często powtarza, przepiękne zdanie. Wiara widzi w takiej mierze, w jakiej się posuwa naprzód. Czyli staję się wierzącym wtedy, kiedy się posuwam, kiedy się poruszam w tej przestrzeni, którą otwarło mi Słowo. Jeśli mnie Słowo nie uruchomiło, nie jestem wierzącym człowiekiem. Odpowiedź na Słowo, a odpowiedź, którą jest pójście w drogę, w tę przestrzeń, którą Słowo otwiera. Po czwarte, wiara jest przeciwieństwem bałwochwalstwa. Czyli jak chcemy siebie pytać o to, czy jestem wierzący, czy niewierzący, nie jest niewierzącym ten, tylko kto mówi, nie ma Boga. To w grupie tej naszej młodzieży, która wypełniła ankiety, to jest 10%. Nie? Niewierzący to nie jest ktoś, kto jest ateistą. Niewierzący to jest ktoś, kto nie przyznaje Bogu w swoim życiu pierwszego miejsca. Niewiara to jest bałwochwalstwo. Wiara jest przeciwieństwem bałwochwalstwa. Po piąte, Franciszek mówi, wiara jest doświadczeniem eklezjalnym, to znaczy mam ją przeżywać we wspólnocie. I po szóste, wiara jest poznaniem prawdy, czyli jest też uczeniem się. I jeśli się nie uczę, to wtedy, mówi papież, wiara może być projekcją naszych własnych pragnień szczęścia, naszych własnych pragnień szczęścia, albo sprowadza się do pięknego uczucia. Jeśli nie ma w sobie też właśnie pasji uczenia się, poznawania. To jest bardzo ważny wymiar wiary, ponieważ, mówi Franciszek, żyjemy w świecie, w którym istnieje kryzys prawdy. Kryzys prawdy. Dzisiaj nikogo prawda nie obchodzi. Dzisiaj obchodzą wszystkich opinie. Opinie. Nie wiem, popatrzcie się na takie proste doświadczenie, jakim jest dzisiejsze dziennikarstwo. W dzisiejszych dziennikach jakichkolwiek nie ma informacji. Jest od razu opinia. Dziennikarz nie mówi, co się stało, tylko mówi nam od razu, co o tym myśli. Nie? Jakie on ma na ten temat zdanie. Kryzys prawdy. Podsumowując, te 6 punktów by się złożyło pewnie w taką definicję, że wiara jest widzeniem i słuchaniem, to znaczy to się dzieje tylko wtedy, jak spotkasz osobę, bo to doświadczenie, że widzisz i słuchasz, jest w spotkaniu z osobą. Tą osobą jest Jezus Chrystus i w tym spotkaniu dokonuje się poznanie, którym Franciszek mówi, że polega na naśladowaniu. Idę z Nim w drogę, zaczynam Go naśladować. Żyję tak jak On, widzę tak jak On, słucham tak jak On, postępuję tak jak On. To jest 6 punktów takich najważniejszych, gdy chodzi o to, czym jest wiara w świetle Lumen Fidei. Teraz zobaczcie przez moment, jak to się ma do tego obrazu, który rozpoznajemy z tej książki pani profesor. Pani profesor będzie miała wszelkie prawo, ale po obiedzie, powiedzieć, że jej nadużyłem albo że czegoś nie dopowiedziałem i będzie pani profesor mogła to dodatkowo skomentować. Te pierwsze 3 punkty, że wiara jest spotkaniem, że jest wzrokiem i że jest odpowiedzią na Słowo. Te pierwsze 3 punkty chciałbym skonfrontować z tym, co ta książka mówi o doświadczeniu Boga, jakie mają nasi młodzi ludzie. Otóż pytanie o doświadczenie Boga jest najbardziej kłopotliwym pytaniem, jakie padło w tej ankiecie. To znaczy o wszystkim innym jest im łatwiej mówić niż o doświadczeniu Boga. Jest bardzo kłopotliwe. Oczywiście najwięcej z nich mówi o modlitwie osobistej, mówią o nabożeństwach w Kościele. I tu sobie pozwolę od razu na głos w stosunku do tego, cośmy usłyszeli. Nasi młodzi ludzie to są ludzie, którzy praktykują ponad średnią w diecezji.
naprawdę praktykują ponad średnią. Ksiądz Marcin wychodzi i mówi, młodzi mają kłopot ze spowiedzią, a nam z naszej ankiety wynika, ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że 52,5% tych młodych się spowiada. Czyli kłopot nie jest z tym, żeby się spowiadali, tylko żeby wiedzieli, co robią, kiedy się spowiadają. Tak? Tu jest problem. Doświadczenie Boga jest dla nich bardzo trudne, nie potrafią o Nim opowiedzieć. Niemal zupełnie nie ma doświadczenia Boga w spotkaniu z drugim człowiekiem. Zestawcie to z Mateuszem 25. Taki tekst, który Franciszek wybił na pierwsze miejsce, gdy chodzi o nasze dążenie do świętości w Gaudete et Exultate. Ten tekst to jest, byłem głodny, byłem spragniony, byłem nagi, byłem przybyszem, byłem chory, byłem w więzieniu. Obok niego jest jeszcze tylko drugi tekst, to jest Mateusz 5, to są błogosławieństwa. Papież nam mówi, chcesz budować świętość, żyj tymi dwoma tekstami i nie dopisuj do tego już żadnych komentarzy, tylko weź te teksty jak są. Nie? A my mamy kłopot, to znaczy jest spotkanie z drugim człowiekiem i nikt nie widzi z naszych młodych ludzi, że w nim jest Jezus. Spotkanie z drugim nie jest doświadczeniem wiary, nie jest doświadczeniem religijnym. To, co też gdzieś tu jest ogromnie ważne. Byli pytani o modlitwę, właśnie, doświadczenie Boga. Wielu z nich mówi, że to doświadczenie najbardziej się dokonuje na modlitwie. 61% na modlitwie. Ale w tej modlitwie, jak sami deklarują, jest nieobecna Biblia. Jeśli Franciszek mówi, wiara to jest odpowiedź na słowo, słowo otwiera ci przestrzeń, w którą wchodzisz, to my się musimy zderzyć z tym, bo to jest nasza wina, nie tych młodych ludzi, tylko nasza, bo my ich prowadzimy we wierze. I słuchajcie, z nich tylko 4,3% mówi, że na modlitwie otwierają Biblię. Na modlitwie potrzebują w ogóle pisma. 4%. To jest tym razem poniżej średniej krajowej, bo w badaniach, które przeprowadzano w Polsce statystycznych, mniej więcej prawie 16% Polaków mówi, że regularnie sięga po pismo. Wydawałoby się, że ta świadomość rośnie. No, mamy póki co takie dane w naszym gronie, że przynajmniej gdy chodzi o młodych, tego nie widać. W sumie więc, jak popatrzeć, co to jest wiara, czy to jest doświadczenie wiary jakie, to mamy tak. Wysokie praktyki, bez Biblii, bez wielkiego wpływu na wartości, zaraz o tym jeszcze słów kilka. I wtedy jest pobożność, ale bez doświadczenia Boga w Jezusie Chrystusie. Co się wtedy dzieje? Wtedy się dzieje to, co przeżyliśmy na arenie ostatniej z młodymi, że młodzi mówią w ogromnym procencie, nie mam pytań do Boga. Nie mam pytań do Boga. Bo pytania zadajesz osobie, która jest dla ciebie ważna. Nie. A nie zadajesz pytań teorii, abstrakcji, definicji. Nie. Zadajesz pytania żywej osobie, która jest dla ciebie ważna. Teraz, gdy chodzi o ten czwarty punkt, że wiara jest przeciwieństwem bałwochwalstwa. To znaczy wiara jest przyjęciem Chrystusa jako Pana. Czyli wiara ci porządkuje rzeczywistość. To tu obraz, ten szkic do portretu jest dla nas trudny do przyjęcia, ale im łatwiej go przyjmiemy, tym lepiej dla nas. To znaczy im szybciej wyciągniemy wnioski. W katalogu wartości młodych ludzi wiara jest na 13 miejscu. Na 13 miejscu. Czyli wiarę jako ważną i bardzo ważną deklaruje 60%
młodych ludzi, chociaż tylko 10% mówiło, że jest niewierzących. Jest rozdziew między tym, ilu mówi jestem niewierzący, a tymi, którzy mówią, wiara jest ważna, nie bardzo ważna. Co z tego wynika? Z tego wynika potrzeba kerygmatu, kerygmatu, kerygmatu. Nie będzie kerygmatu, nic się w tym nie zmieni. Mamy wielką potrzebę głoszenia Jezusa Chrystusa jako Pana. Bo na ten moment można by powiedzieć, że Jezus Chrystus, słuchajcie, po 12 latach katechezy, bo to są maturzyści, po 12 latach katechezy Jezus Chrystus jest Panem w życiu co piątego naszego maturzysty na poziomie deklaracji. Co piątego. Kerygmat. To widać też w tym, jak oni mówią o źródłach wartości. Gdzie szukasz wartości? W rodzinie, u przyjaciół, wiara na czwartym miejscu. 20% znowu. Religia. 20%. Kerygmat, kerygmat. Dlaczego jest taki ważny? Dlatego, że jak nie ma kerygmatu, to też nie wychodzi to, o czym papież mówi w szóstym punkcie. Przyjęcie prawdy, tego co nazywamy nauczanie, co się czasem określa tym terminem didache. Ja jestem bardzo wdzięczny za to, że w tej ankiecie padło pytanie nie tylko o to, czy młodzi przyjmują zasady moralne, bo to wszyscy badają. I wtedy wszyscy piszą, że młodzi są powszechnie za kohabitacją, za współżyciem przed małżeństwem, że nie podzielają nauczania Kościoła, gdy chodzi o takie prawdy jak antykoncepcja, czy aborcja, eutanazja, in vitro. Tak, ale w tej książce jest też tabela niesłychanie ważna dotycząca dogmatu. Dogmatu. To, od czegośmy zaczęli, że wyznawaliśmy wiarę. I ja tylko przeczytam dane, bo one pokazują, gdzie ten temat jest. Zmartwychwstanie umarłych, wiarę deklaruje połowa naszych maturzystów. Nie? I to jeszcze taka, że raczej wierzy w to 28%, a zdecydowanie 24%. W istnienie nieba 66%, w zbawienie wieczne 58%. W zbawienie wieczne. Używamy do nich pojęć, mówimy do nich o zbawieniu, że zauważyliście, jak ksiądz Grzegorz wymieniał, kim jest Jezus. Ojcem, przyjacielem, tak? Było 7 czy 8 określeń, nie padło słowo zbawiciel. Nie padło słowo zbawiciel. Są wierzący. Jeśli wiara nie jest orędziem zbawienia, czym jest? Tylko mówię, kłopot, że nie przyjmują prawd wiary, tego, co jest nauczaniem religii, co jest przekazem doktryny, kłopot się bierze stąd, że wcześniej nie było kerygmatu. Nie ma kerygmatu, przekaz doktryny też jest kulejący. No i ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, bo czas się nielitościwie skończył, to jest to, że przy tym drugim przedłożeniu, ale przy pierwszym też, bez przerwy padało spotkanie osobiste, 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 refren. To jest refren, nie? Że przy przekazie wiary liczy się spotkanie osobiste, spotkanie ze świadkiem, spotkanie z kapłanem, który ma czas i koncentruje się na osobie, z którą rozmawia, wysłuchuje. Spotkanie osobiste jest takie bardzo piękne zdanie, które jest rodzajem też diagnozy zapisane przez panią profesor Kaźmierską. Nie potrafiliśmy się zaprzyjaźnić z młodymi. Nie potrafiliśmy się z nimi zaprzyjaźnić. O tym by można bardzo dużo mówić, co to znaczy, że nie potrafiliśmy się z nimi zaprzyjaźnić. To ma wiele twarzy. Ale nie potrafiliśmy się zaprzyjaźnić i dlatego nie jesteśmy skuteczni. Czyli z jednej strony jest pytanie o
o to, co jest zakresem przekazu, co jest treścią przekazu, a z drugiej strony jest pytaniem o sposób przekazu. W jaki sposób wiara jest przekazywana. Tak, to, co powiedziałem w takim galopie, jest trzecim słowem do debaty. Debata po obiedzie w seminarium.